Cześć. 207 dni, albo inaczej 6 miesięcy i 25 dni. Tyle oto dokładnie nie było mnie na YouTubie, ale po dość długiej przerwie postanowiłem powrócić. Może kiedyś Wam zdradzę, dlaczego ona się w ogóle pojawiła i czemu zniknąłem tak bez uprzedzenia. Po prostu tak się stało. Teraz za to przepraszam, ale powracam w najmniej nieoczekiwanym momencie, dlatego że wróciły moje ulubione aktualizacje, które od kilku lat dla Was regularnie przygotowywałem. I dziś mamy aktualizację, która zapoczątkuje pierwsze update'y do Minecrafta 1.10, czyli nowej wielkiej wersji w świecie Minecraft. I to jest snapshot 16W20A, w którym dodano nowe bloki, nowe moby oraz dużo ciekawych zmian, także serdecznie zapraszam do oglądania. Także zaczynamy, słuchajcie, od dużych rzeczy, czyli od bloków, a później przejdziemy do mobów oraz innych zmian. Zatem, jak widzicie, mamy tutaj 4 nowe bloki, no i 2 pozostałe mam w ekwipunku, ale do tego przejdziemy zaraz. Skupmy się na pierwszym z nich. Jest to oczywiście blok kostny, czyli fajny dodatek ze strony Mojangu. Podobnie stawiamy go jak drewno, można go postawić jakby w dwie strony. Także blok stawiany w różnych kierunkach, fajna sprawa. Tworzony z mączki kostnej. Co ciekawe, ten blok możemy jakby cofnąć w craftingu, czyli jak taki blok stworzymy, możemy ponownie zamienić go na mączkę kostną i już ją mamy. Jest również blok brodawkowy, także upgrade netheru jak najbardziej, bo do netheru wchodzą te 3 nowe bloki. Właściwie no to taki dodatek do netheru, także Mojang rozbudowuje teraz nether, wyraźnie to widać, już w pierwszej aktualizacji. No i ten blok wygląda następująco, jego w craftingu nie cofniemy, ale jest stworzony z 9 brodawek. Następnie mamy również cegły brodawkowe, tworzone w ten sposób i tutaj niezamiennie, czy tą krafturę ułożycie tak, czy tak, ten blok po prostu się stworzy. Jest również coś tworzone z magma kremów, czyli magma blok. Całkiem ciekawa specyfika tego bloku, ponieważ jak na niego wejdziemy, to otrzymamy obrażenia. Także tutaj warto zauważyć, że jest on dość zabójczy, bo to jest taka zastygnięta trochę lawa. Co ciekawe, ona się pojawia w netherze, głównie przy wielkich jeziorach w lawu, a właściwie tylko, czyli na najniższych poziomach w netherze ten blok oto spotkacie. Również w ekwipunku mam 2 bloki, które raczej nie powinny Was zainteresować, bo są one głównie dla map makerów. To jest... chyba bez game moda nie mogę tego postawić, dokładnie. To jest blok struktur. Go w pewien sposób można programować, tworzyć jakieś struktury, importować je. Także fajny bajer dla mapmakerów, a to jest po prostu kolejny blok struktury, który tak naprawdę ma taką małą teksturkę i jest blokiem niewidzialnym. Pierwszym z nowych mobów jest mob, który nazywa się po prostu niedźwiedziem polarnym. Jak sami widzicie, jest to po prostu niedźwiedź polarny. Występuje on na biomach zimowych, także Jeb i reszta twórców Minecrafta po prostu nie zaniedbuje tego biomu, który był troszkę zapomniany. Jak widzicie, ten mały niedźwiadek jest bardzo szybki, podąża on za swoją mamą, a mama robi się z kolei agresywna, kiedy za blisko małego jesteśmy. Jak widzicie, staje ona na dwóch łapach i potrafi dość nieźle przywalić. A jeżeli zabijemy taką niedźwiedzią mamę, to ona wyrzuci nam albo tuńczyka, albo zwykłą rybę. Kolejnym mobem tym razem będzie mob agresywny, który pojawia się tylko na biomach zimowych. Także tutaj również ten biom zostaje ponownie ulepszony przez moba. I to jest taki szkielet zjawa. Co prawda wygląda podobnie do szkieleta, ma tylko narzuconą taką szatę, ale za to ma zupełnie inny efekt, jeżeli chce nam dowalić, ponieważ jego strzały najwyraźniej nas spowalniają i ciężko mu uciec, także ten bydlak jest naprawdę ciekawym przeciwnikiem i niełatwo z nim toczyć bój, to na pewno. Co więcej, czym się różni właściwie od zwykłego szkieleta? Głównie tym, że mamy szansę, żeby wyrzucił nam właśnie strzałę spowolnienia, jednakże jest to bardzo rzadki drop. Trzecim i już ostatnim mobem dodanym w tym snapshocie jest husk, czyli również taka odmiana jakby zombiego, która występuje na pustyni. Znaczy jest on bardzo specyficzny, bo w momencie, gdy nas uderzy, od razu nas zatruwa. Zatem to jest naprawdę spore wyzwanie. Jak widzicie, tych husków tutaj spawnuje się dość sporo na obszarach pustynnych, więc teraz naprawdę nie radzę Wam się tu zapuszczać. W najnowszym snapshocie nie zabrakło również nowych struktur, ale żeby je zobaczyć, musimy się udać pod ziemię. W tym celu wbijamy na Game Mode 3, żeby być na modzie obserwatora. Jak widzicie, bez problemu możemy dzięki temu wchodzić między bloki. No i oto tutaj ta nowa struktura z wykorzystaniem bloków kostnych. Są to te swego rodzaju skamieliny, jak widzicie, pojawiają się one pod ziemią. Wyglądają w ten sposób, ale właściwie przybierają różne kształty. To jest trochę na wzór takich, wiecie, powiedzmy szkieletów, jakichś wielkich mobów sprzed pradawnych lat, które po prostu gniją pod ziemią i można je bez problemu zebrać. Opuszczone kopalnie od teraz będą pojawiać się również na biomie Mesa. Dla mnie to jest genialny pomysł, ponieważ jak najbardziej wpisują się w klimat oto tego terenu. Ponadto w samych opuszczonych kopalniach powinno się generować trochę więcej złota, co jak najbardziej ma sens, ponieważ niegdyś ludzie właśnie
do opuszczonych kopalni udawali się głównie w celu zdobyczy złota. Ponadto w naszym snapshocie również zostały ulepszone wioski, mianowicie zamiast gravelu teraz będziemy mieli takie ścieżki, nad wodą będą pojawiały się po prostu mosty w postaci drewna, no i każdy biom ma teraz swoje odpowiedniki dla odpowiedniego drewna, które na tym biomie się znajduje. Dodane zostały również oto te jajka mobów, które po prostu już były w grze, ale na przykład nie mogliśmy wcześniej bezpośrednio zespawnować kota, czy też zombie, konia i tak dalej, i tak dalej. W netherze również od teraz pojawiają się endermani, ale szansa na to jest bardzo niewielka, 1 do 135. Została ulepszona receptura craftingu rakiet, od teraz zamiast jednej rakiety z takiej receptury otrzymamy 3. No i na zakończenie jeszcze jedna mała nowa opcja, o której prawie bym zapomniał, czyli autoskok w Minecraft. Jeżeli jest taki pojedynczy blok, to teraz nie musicie klikać spacji, bo będzie wam wasza postać skakała automatycznie. Tą opcję można sobie wyłączyć w kontrolach, jeżeli ktoś tego nie chce, cyk, opcja wyłączona i od teraz już automatycznie skakać nie będę, tylko ponownie przy przycisku spacji. Zatem jeżeli ten snapshot wam się spodobał, nie zapomnijcie o kciuku w górę, rzućcie w komentarzu co było źle, a co dobrze, zawsze można materiały ulepszyć, więc czekam na wasze sugestie oraz propozycje co do nowych filmów. Ja w przeciągu kilku dni postaram się szczegółowy materiał wrzucić odnośnie tych nowych trzech mobów albo bloków, aby nieco rozszerzyć wam po prostu wiedzę na ten temat. To by było wszystko na dziś. Trzymajcie się, rzućcie łapkę w górę. Ja się z wami żegnam, zatem trzymajcie się, cześć, no i do usłyszenia.